Poderwij mnie jak atleta sztangę. Tak śpiewał kiedyś Kabaret Otto. I to jest moje przesłanie do Lady Dimitrescu. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Resident Evil Village. Rozkminiłem, co trzeba zrobić. Jest to prostsze niż myślałem. Witaj, piękna pani. Czy interesuje cię seks? A nie mogę powiedzieć, bo 30 sekunda filmu jeszcze nie minęła. Dimitresk. No ona tutaj się tak wścieka. A my robimy siup. I musimy kliknąć rękę. To prostsze niż myślałem. I jeszcze chwila, zanim będziemy w stanie tam przejść. O Jezu! To tuż za plecami było. Dobra, chodź tu. Och, witaj. Czyli jednak potrafisz kraty rozbijać. Elo. No tak się domyślam, kumpelo. Och. No zakładam, że tam gdzieś będzie dalej przejście też, nie? Skoro tam przeszłaś. To znaczy, że tu będzie teraz przejście gdzieś, prawda? Elo. Nie wiem co dalej w sumie, bo... Nie chciałem przechodzić poza odcinkiem, tylko tyle sobie obczaiłem, że się robi. Dobrze się nagrywa wszystko, ta dobrze się nagrywa git. Więc jestem troszkę zasrany. O Boże, nie wiem co tu się robi. Nie wiem co tu się robi. Nie wiem co tu się robi. Mask of Sorrow. Co mogę z tym zrobić? Och. Uciekam windą. Dobra, dobra, tam. Ała, moja rączka. No żart! Że se coś... Na ten płynce przykleisz? I co, będziesz tego używać? No ja mam nadzieję, że nie, bo to... What the fuck? Ucięła ci tę łapę przecie. O, oh, wow. Nieźle. Och. What the fuck? Przykleił sobie rękę, chłop, ale durne. Dobra. Cześć, świrze. Och, więcej niż jeden świr. Myślicie, że powinienem ich pozabijać? Dobrze by było pewnie, nie? Och. A masz tym nożem. Nice. Rusted scrap i lej. Nie stać mi jeszcze na to. Nawet nie jest tak źle ze zdrówkiem. Troszeczkę naboi poszło, ale bez tragedii. Okej, okay, i teraz tak. Patrząc na mapkę, na kartyardzie jeszcze coś mógłbym zobaczyć. Tutaj... Jak wchodzę tu, to no tu teoretycznie wszystko miałem. Tutaj w main hallu jeszcze coś jest, ale rozumiem, teraz chcę wyjść z tego zamku. Okej, tam są dungeony. Tutaj byłem, ale może nie wszystko wziąłem. No może tam się wrócić, nie? Tam są potencjalne jakieś rzeczy na klucz. Jak rozumiem, tutaj będą pewnie kolejni typiarze wychodzić. I możliwe, że oni teraz będą w ogóle mnie ganiać. I oni będą tacy endless, myślicie? Czy będzie ich jakaś ilość? A masz tym nożem. Nieźle. Nice, no z tego to nawet zadowolony jestem. Fajnie to rozegraliśmy. No, I'm całkiem happy. Tak powiem. On się na szczęście wolniej obraca niż ja biegam.
teraz taka nasza największa szansa tutaj. Dobra, Camp Fluid. Ej, warto ich powybijać, bo z nich jest strasznie dużo rzeczy. Gdzieś jeszcze jeden łazi. Chodź tu, gościu. Cześć, Cfelu. Nie wiem jak z tym Siklem. No, podobny case chyba. Och, jak jest dwóch, to może być problem zaraz. Ała, ojojoj, dostałem. To bolało. To nieładne było. Dobrze, ręką przed chwilą przyklejoną go odepchnij. Ale głupie. No ja się boję, że tutaj oni tak mogą dosyć bez końca przychodzić. No i z jednej strony, jeżeli loot z nich wypada i wiecie, monety, to to jest spoko, no bo ja mogę tak relatywnie tym nożem bez zużywania większej ilości amunicji farmić sobie, no jakiegoś golda, itemki, spoko to jest, nie? Crystal Skull, herb tutaj jest, patrzcie, mogę sobie craftować jakieś rzeczy, bo mam ich sporo. Więc na pewno jest jakiś limit, żeby tu nie można było farmić golda, nie wiadomo ile, nie? A tu są jeszcze drzwi jakieś na ten klucz dmitreskowy. Więc zobaczmy. Och, cykam się trochę. Tu jeszcze mnie nie było. Castle Map, Annex. Jakaś kolejna część. Okej, to jest Opera Hall. Okej, to jest Library, Hall of Joy, Atelier. I tu mogę przejść od tej strony. W dół. Nie wiem, czy tak dużo tego nie masz. No dobra, to ja bym próbował tutaj łazić, nie? Nie wiem, czy to mądre, czy mi ta lady zaraz tu nie wyskoczy, ale zwiedzajmy. Podejrzewam, że ucieczka z zamku, no nie będzie aż taka prosta. Jak powiedzenie, screw this castle. I elo, rastet skrapu mi brakuje. Please be aware, the mistress lipstick is missing. If anyone finds it, could they please return it to her bathroom? It is custom made and therefore very expensive. Grand chambermaid. To chyba nie pasuje. Mask of Sorrow. Ona jest chyba potencjalnie... Okej, to jest biblioteka. Ona chyba potencjalnie może być... Tam na te posążki na wejściu, nie? Bo tam jedną machę już znalazłem. I to jest druga. Nie podoba mi się ten music. W ogóle chodzenie po tym zamku mi się nie podoba. Witaj. Nie, to wszędzie te gówniaki teraz są. Tam idzie kolejny. Trzeba tego szybko zaciukać. Walijmy cię tym nożem. A oni na hardkorze jeszcze by mieli dwa razy więcej health'a. Bardzo dobrze, że na ten standard się przełączyłem. Mogę sobie potencjalnie amunicję zrobić, co jest spoko opcją. 32 pociski. An easy to pick lock, ale nie mam niczego, żeby to zrobić. Dobra, walimy go. A masz. Proste, że nożem. Tak trzeba żyć. Jeżeli można, słuchajcie, to oszczędzajmy amunicji, ile się uda. Nie traćmy na takich gówniaków, których no naprawdę ilości są olbrzymie. 500 lej. 12 koła ich już mamy, to jest też spoko. No bo właśnie, nie tracimy amunicji. Creepy, tu jest as fuck. A tu się wracam. I nie tracimy lej, za które potencjalnie będziemy mogli coś tam kupić. I jeszcze zdobywamy co? I zyskujemy lej i nie tracimy amunicji, to chciałem powiedzieć.
One day since treatment, the three girls have stopped moving. They seem almost dead. An insect flew out of the eldest's mouth. It appears to be a common fly, czyli trzy dziewczynki się przestały ruszyć. Ruszać wyglądają na prawie martwe. Dwa dni od terapii. Wszystkie trzy ciała zostały pokryte muchami. I muchy chyba zjadają ich ciało. Kiedy otworzyłem okno, niektóre z much padły martwe na podłogę. Wygląda na to, że zimno je zamraża. Szybko zamknąłem okno, żeby nie osłabiać bardziej insektów. Cztery dni od terapii. Wszystkie trzy ciała zostały praktycznie całkowicie zjedzone przez insekty. Wszystko, co zostało, to mroczna, taka przypominająca kształt człowieka, taka masa tych kreatur. Afternoon, the insects have started to change color. Those around the face turned pale and those around the lips turned a deep crimson. Sześć dni. Zmieniły się z powrotem ludzkie ciała, te insekty. Wszystkie trzy dziewczynki się obudziły, patrząc jak nowonarodzone. Czuję silną więź między nami, jak między matką a córkami. I have already decided their names. Bella, Daniela and Cassandra. Okej, okay, ciekawe. Czyli to jest pamiętnik Lady Dmitresk. Jak nad swoimi córami tutaj pracowała. Może one były chore. I trzeba było im pomóc. I ona jest po prostu dobrą matką. Stąd przyszedłem, prawda? Tak, stąd przyszedłem. Git. Szyby potencjalne to ważna rzecz. Żeby mieć to pod łapką, nie? Okej, tu możemy zajrzeć. Wygląda to dosyć creepy. Flower Swords Ball. Czymkolwiek to jest. Coś tu jeszcze jest do znalezienia. W tym pomieszczeniu, na tym piętrze. Stąd przyszedłem. Jeszcze tu możemy pójść potencjalnie. Tu jest do zlockpikowania. I tu mogę schodzić na dół, tak? Tak. Stąd nie przyszedłem. Tu mnie jeszcze nie było chyba. Handgun ammo. 37 nabojów łącznie. Boję się, że coś złego tu się może wydarzyć zaraz. Scientific name none. Size 5 cm. Similar body structure to blowflies, although there are differences in the head. Carnivores vigorously consume meat. In order to catch unsuspecting prey, they will gather using pheromones to mimic a human. Produced from the catalase egg in the host, but the flies themselves are unable to reproduce. Weak to sudden drops in temperature. If the temperature drops below 10 Celsius degrees, tak? Celsius degrees, their metabolism lowers and they go into dormant cryptobiotic state. Okej. Okay. To jest to, no jak mieliśmy walkę z tą córą, nie? Co zadziałało, czyli ten chłód. Czy to jest kwestia tych much właśnie i tego wszystkiego, co tu się dzieje, tego treatmentu na tych córach, nie? W porządku. To się tak skleja też historia bardziej do kupy, nie? To mogłoby bardzo wyjaśniać, dlaczego Lady była taka całkiem zła, jakiej córę zabiliśmy. Też pytanie, czy zabiliśmy, no czy one są śmiertelne w ogóle, nie? Coś tu gdzieś jeszcze ponoć rzekomo jest. Ale nie wiem co i nie wiem gdzie. Ach, można by coś zagrać. Och, mam podpowiedź, jeżeli chodzi o wysokość, okej. Okay. Mhm. Ale ktoś przyjdzie i mi przerwie tą sielankę, nie? Czy nie? Iron Insignia. Bardzo fajnie.
Okej, okay, dużo itemków zbieram. A parahol wszystko mam. Podoba mi się ten vibik. Jestem przekonany, że coś tu się wydarzy niedobrego. Ale nie uprzedzajmy faktów. Tutaj na górze można już powiedzieć, że easy to pick lock, no ale z tym nic nie zrobię póki co. I co, czy my chcemy na courtyard? Och, witaj! Och, przepraszam. Oj, to chyba zły kierunek tu. Nie no, tu wokół fortepianu ją będę mógł otoczyć. Witaj. Całkiem pani duża, jak pani chodzi po tych schodach. A tu co jest? A tu jest wyjście na courtyard. A nie, tutaj powinienem tym zamkiem, tym teresku przejść? Fakt, nie wiem, gdzie ona jest tutaj. Jak wysoka jesteś. Czemu masz takie niskie drzwi w domu, skoro jesteś taka wysoka? Hej. Cześć. Nie jestem pewien, jak powinienem przebiec. Na pewno tędy. Przepraszam. Tu. Nie złość się na mnie. Mam nadzieję, że górą idzie. Dobra, uciekam na dziedziniec. Na dziedzińcu mapka twierdzi, że jeszcze też nie wszystko znalazłem. No dobra, ale trudno. Powinienem do dining roomu wrócić. Tak. Chyba tak bym zrobił. Ciekawe, czy teraz jak tu jestem, to tak jakby ją zgubiłem. Czy ona dalej za mną idzie? Czy jak trzeba na to patrzeć? Gunpowder, super. Dining room dalej nie został w całości przeszukany. Według gierki. Rozumiem, ona nie one w ogóle nie potrafią przez na zewnątrz wychodzić, nie? Och. Witaj. O nie! Ale błąd. Aj. To bolało. Ha, na zewnątrz. Ponapierdalamy się troszeczkę. No ho, ho. Ała! O szlak. No dobra, musiałem aptekę użyć. Wiem, że mógłbym tu jakieś naboje już maknąć, ale... Naprawdę chciałbym ich jak najwięcej skitrać, bo nie wiem, kiedy będą mi potrzebne potencjalne, nie? Apteczek mam brud. No bo i w sumie też mam sporo, jakby się tak nad tym zastanowić, ale no... Jakoś tak mi zależy na tych nabojach, nie wiem. Może przez to, że na początku gry miałem sytuację po prostu, że mi ich bardzo brakowało, to... Jestem bardziej wyczulony. Tu byłem i tu już wszystko mam ogarnięte. Tu nie wiem, co jeszcze mógłbym zrobić. Potencjalnie. Może kiedyś coś w przyszłości jeszcze będzie. Main hall, hall of the four. Tu się pojawił merchant's room. Tu mam wejście potencjalne. Znaczy wejście, coś jeszcze, czego nie sprawdziłem. Tam jest kitchen przejście gdzieś, gdzie jeszcze nie sprawdziłem. No to mogę pójść w sumie. Tylko bardzo mnie niepokoi to, że to jest takie bardzo... w jedną stronę, nie? Mało tu z przestrzeni na takie, o właśnie, widzicie, ruchy dookoła. Chyba trochę lepiej będzie użyć może nawet paru naboi. A żeby tak nie tracić tych apteczek, może głupio. Słabo cię widać, gościu. O Boże, ale głupia amunicja zmarnowana. Bez sensu w ogóle. No właśnie, tu tak jakby, bo tutaj ta córa zdechła. I tu mam takie nieprzeszukane, nie? Do końca. Przynajmniej tak to wygląda. Stąd chyba uciekałem, nie?
Ta, shotgunem, bo tu wszystko zgarnąłem. Pytanie, czy tu chcemy schodzić? Tu jest, tam jest kluczyk chyba, ten Dimitrescu, to jest Chamber of Solace. Mógłbym tu zejść. Potencjalnie. Tu są jakieś te stworki. No to tak całkiem sporo. Ale ja myślę, żebyśmy dali sobie radę. Oła. Okej. No powiem wam, jak już wyjdę z tego zamku, jeżeli mi się to uda oczywiście, to jak pójdę do tego sprzedawcy, to jestem bogaty, nie? Ała. Naprawdę mam tyle kasy i itemów na sprzedaż i wszystkiego, że w ogóle wow. Okej. Więcej pocisków jeszcze do tego. W porządku. Tutaj mam teoretycznie nieprzeszukane, że mógłbym coś jeszcze znaleźć. To jest ciekawa opcja. Najważniejsze dla mnie jest to tu w prawo, o właśnie, bo to dotychczas nie było otwarte. Iron Insignia Key tutaj wchodzi. Pipe Bomb. Lej. Handgun ammo, o, będzie grubo. Coś czuję, że będzie naprawdę, naprawdę grubo. To jest jakiś sarkofag. Tylko co z nim? Spectral Chambers. Dostałem pipe bombę. Może ją tu trzeba wrzucić, żeby coś odblokować. To trochę tak wygląda. Tylko martwię się, że save'a nie mam. Tak, bo to jest nawet znaczek tej pipe bomby, nie? Tylko no tak. No właśnie nie wiem. Przesunę się. No to wygląda jak pipe bomba i mur do rozłupania. Tylko że ja to muszę wrzucić tam do środka, czy powinienem to wrzucić tu? Boże. Dobra, nieważne. Rozbiłem mur w każdym razie. Crystal Fragment. Okej, jakieś rzeczy pozbierałem. Dobra. I zaraz sobie pójdziemy dalej. Póki co dzięki za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki Resident Evil Village. Pa, pa.